Wycinanki łowickie nazywane również naklejankami. Dlaczego? Dlatego, że one, jak widzicie, miały wiele barw, wiele kolorów nakładanych jedno na drugie. I właśnie to różni wycinankę kurpiowską od tej łowickiej. Najpierw była opowieść o tym, że na polskich wsiach to wycinanki były najpopularniejszym sposobem zdobienia, a najpiękniejsze powstawały z okazji przyjścia wiosny i świąt wielkanocnych. I właśnie tę starą tradycję przypominano podczas ostatnich warsztatów w Częstocickim Muzeum. Zajęcia warsztatowe polegają na przywołaniu wiosny poprzez kolorowe, ludowe wycinanki nawiązujące do wycinanek łowickich, kurpiowskich. No i to nie jest taka łatwa i prosta sztuka, ale myślę, że dzieci sobie poradzą, a w przyszłości może spróbują już tych trudniejszych form wycinanek. Okazuje się, że najwięcej radości sprawiało dzieciom wycinanie kogutów. Wycinam sobie koguta. Ramię tutaj. Wycinanki na powitane wiosny, żeby były ładne. W trakcie zajęć dzieci mogły także dowiedzieć się, skąd tradycja topienia marzanny i dlaczego na wiosnę robiono tak zwane gaiki. W ten sposób poprzez zabawę poznawano rodzime zwyczaje i historię. To jest nauka i zabawa połączona w jedno, troszeczkę wiedzy, trochę takiej pracy kreatywnej, warsztatowej, plastycznej, czyli łączymy po prostu naukę z zabawą. Kolejne spotkanie w ramach soboty w muzeum, podczas którego omawiane będą już typowo świąteczne zwyczaje, jak na przykład plecenie palm, odbędzie się w sobotę 8 kwietnia.